Zadłużenie mieszkańców Ostrowca z tytułu niezapłaconych czynszów to już poważny problem. Tak źle jeszcze nie było. Sęk w tym, że sytuacja ta stale się pogarsza. Zadłużenie z lokali mieszkalnych na 31 sierpień tego roku to jest 5 300 000. Natomiast lokale użytkowe też mają zadłużenie, te, które wynajmuje gmina, to jest 300 tysięcy, no, czyli w sumie zadłużenie jest 5 600 tysięcy. Jeszcze gorzej jest, gdy do tych kwot doliczy się odsetki. Wtedy kwota zadłużenia sięga ponad 7,5 miliona złotych. Są to kwoty, uważam, przerażające. Można by wybudować za te pieniążki co najmniej takie 3 bloki jak ten nowy na ulicy Osadowej 8. Duże koszty generuje też obsługa samych zobowiązań dotyczących ludzi niepłacących za mieszkania. I są to sprawy i sądowe, sprawy komornicze, bo zarówno czy kierujemy sprawę do sądu, czy do komornika, to na wstępie trzeba od razu uiścić stosowne opłaty skarbowe, no tak jak przewiduje taryfikator. W Zakładzie Usług Miejskich odpowiedzialnym za obsługę wierzytelności długo szukano możliwości wyegzekwowania zadłużenia. Wysłano więc pisma do najemców z wyrokami o przydzieleniu lokalu socjalnego. W posiadaniu ZUM-u są obecnie 2 lokalizacje przy ulicy Sienińskiej i Rzeczki. Efekt pojawił się od razu, podobnie jak pierwsze pieniądze. Na wysłanych 113 wezwań i zawiadomień 69 dłużników w krótkim terminie, powiedzmy sobie do początku września spłaciło 225 tysięcy złotych. 34 dłużników otrzymało zgodę na spłatę w ratach. Niestety aż 37 dłużników na pismo z Zakładu Usług Miejskich nie odpowiedziało. Wobec nich już zostało wszczęte postępowanie komornicze. Niestety już wiadomo, że dużej części należności nigdy nie uda się odzyskać. Otrzymaliśmy decyzję komornika o bezskuteczności ściągnięcia długu na kwotę 1 400 000 zł. Czyli z tych pieniążków, o których mówiłem na wstępie, że to mówmy o kwocie netto, nie mówmy o, powiedzmy sobie, odsetkach. Jeżeli jest 5 300 000, to 1 400 już jest nie do ściągnięcia. Dzięki podjętym działaniom Zakład Usług Miejskich odzyskał 3 mieszkania z tytułu nielegalnego podnajmu mieszkań gminnych, a kolejne 5 za niespłacone zadłużenie. Kolejnym krokiem będzie próba odzyskania pieniędzy od właścicieli lokali użytkowych. Problem w tym, że zobowiązania te często dotyczą osób, które już z wynajmu nie korzystają.